smakkujaw.pl, okoń palce lizać. Przygotuję dzisiaj pyszną kolację. Będzie to smażona rybka i podam ją z sałatką z pomidora i ogórka. A zatem mam tutaj, ach, tak się fajnie złożyło, 7, szczęśliwą liczbę, 7 ryb. Są to okonie, one zostały wyłowione w jeziorze Pakowskim, a zatem pochodzą z regionu kujawskiego przez mojego przyjaciela. Ofiarując mi te ryby, zaprosił się na dzisiejszą kolację i przyrządzę je według przepisu, który mi kiedyś zdradził. A zatem mamy rybki, one są już wypatroszone, oskrobane, pozbawione głów i płetw, a zatem gotowe do obróbki termicznej. Rybki nasze przyprawimy przyprawą do ryb, która nada odpowiedni smak i aromat, a także czarnym pieprzem. Obydwa te produkty pochodzą, produkowane są przez Cykorię SA, czyli zakład, który mieści się na terenie Kujaw. Oczywiście jeszcze rybki osolimy. I do naszej marynaty, bo rybki będą się marynowały co najmniej 15 minut, dodamy również cebulkę. O, mamy taką jedną dużą główkę, już pokrojoną w pół plasterki. Sałatkę przygotuję z dwóch pomidorów malinowych oraz mam tutaj akurat 6 średniej wielkości ogóreczków małosolnych. Przepis na przygotowanie tych ogórków znajdziecie również na naszym kanale. Dodam jeszcze, mam tutaj taką cebulkę ze szczypiorkiem, a więc i cebulkę, i szczypiorek dodam do naszej sałatki. Skropię odrobiną oleju. Mam tu olej kujawski. Na oleju kujawskim będę także podsmażała nasze rybki. I całe to danie zaserwuję z chlebkiem. Mam tutaj chlebek z ziarnem słonecznika i dyni. Przepis na przygotowanie, na upieczenie tego chleba znajdziecie również na naszym kanale. Zabieram się za przyprawienie ryb. Najpierw solę. O. Teraz opłuszczam świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Posypuję przyprawą do ryb. Dzięki temu będą bardzo dobrze smakowały i pięknie nasze rybki pachniały. O. I teraz wetrę. I to samo zrobię po drugiej stronie naszej rybki. Rybki mam już przyprawione po zewnętrznych stronach. Teraz jeszcze do środka odrobinę soli i wkładam po takim półplasterku cebulki. I zamykam. I to samo robię z kolejną rybką. Tak przygotowane rybki przyłożyłam do naczynia. Posypuję cebulą i wstawię na 15 minut do lodówki. Przykryję oczywiście folią. One się naprawdę fajnie zamarynują i zyskają o wiele lepszego smaku. Tak naprawdę rybki najlepsze są, jak poleżą przez całą noc, ale ja przygotowuję kolację dzisiaj, więc no 15 minut to też wystarczy. Rybka się marynuje, a ja przygotowuję sałatkę. Zaczynam od cebulki, więc najpierw ją odkrajam, później przekroję na pół. Mamy tutaj malusieńką główkę i takie półplastereczki. I teraz szczypiorek. Oczywiście odcinam części niepotrzebne. I teraz siekam, jak widzicie, tak niezbyt drobno. Ogóreczki kroję na grubsze plasterki. Pomidora kroję na ósemki, czyli najpierw na połówkę, potem jeszcze raz na połówkę. Usuwam oczywiście środeczki. Pomidor pokrojony dorzucam do michy. Sałatkę skropię kilkoma kroplami soku z cytryny. Nasze warzywka osolę i opruszę świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Tak, dosyć solidną
porcję i jeszcze kilka kropli oleju. Ten olej kujawski nadaje się również nie tylko do smażenia, ale także właśnie do przyprawiania różnego rodzaju sałatek. No, tyle już będzie akurat. Przemieszam i odstawię na kilkanaście minut. Zobaczcie, jak nasza sałateczka przepięknie wygląda, rewelacyjnie smakuje, jest bardzo zdrowa. Połączenie pomidora właśnie z ogórkiem małosolnym jest naprawdę doskonałe. A zatem przemieszałam, przykrywam i odstawiam w chłodne miejsce. Rybki się ładnie zamarynowały. Teraz obtaczam w mące. Ja wcześniej nie powiedziałam, że będzie potrzebna mąka, no ale oczywiście taka potrzeba jest. Tak je obtaczam. O, tak. I otrząsam. I tak robię z każdą kolejną rybką. Oczywiście wyjmuję cebulkę, która była w środku. Na rozgrzaną patelnię wlewam olej kujawski, tak żeby olej przykrył dno patelni. Zaczekam chwilę, jak się olej nagrzeje i zacznę smażyć rybki. Olej rozgrzany, a zatem wkładam rybki na patelnię. Pamiętajmy, żeby rybek nie smażyć zbyt długo. Jest to 2-3 minutki z każdej strony. Ważne, żeby ryby nie przysmażyć, bo wtedy nie będzie taka soczysta. I jeszcze tu ostatnia rybka. Na początku ryby smażymy na dużym ogniu, a po minucie zmniejszamy gaz, wtedy już mamy bardzo rozgrzany tłuszcz. Zaraz będę przekładała ryby na drugą stronę. Zaglądam do naszych rybek. O, już widzicie, jest pięknie podsmażona, a zatem przekładam na drugą stronę i to samo robię. Ja jeszcze wrzucę cebulkę, którą używałam do marynowania naszych ryb i ją odrobinę podsmażę. Podglądam rybkę z drugiej strony, jest również pięknie usmażona, a zatem zdejmuję rybki z patelni, żeby chwilę odpoczęły, pozostawiam i za moment podaję kolację. Nasze pyszne danie mamy już gotowe. Przepięknie wygląda rybka. Cudownie smakuje, przepięknie również pachnie, wzbogacona dodatkowo kolorową sałatką z kipką chleba z ziarnem słonecznika, a zatem gorąco potrawę polecam i życzę smacznego.